Witam. Dzisiaj tutaj paczuszki, prezenty. Jedną paczuszkę mamy tutaj od Jacka. Patelnia, kaneczka, łyżka. Teraz tutaj będę mógł z tej tam łyżką jeść ładnie z tej patelni. Konkretna szufla. Najem się na pewno. I jeszcze taki prezencik, wiertełko. Druga paczuszka od Macieja z kanału Maciej Ifa Garaż. Taki piękny obraz. Namalowała jego żona. Piękny. Tutaj kalendarzyk od Macieja. Proszę bardzo, żebyście wiedzieli, że to od Macieja. No i drobne prezenty jeszcze. Zegarek. Warburg, taki malutki. Słodycze dla pociech. Także ślicznie dziękujemy zarówno Jackowi i Maciejowi, i całej rodzince jego. Jeszcze jedna paczka jest od Dawida, ale to już w garażu. Pójdziemy tam jutro. Dzisiaj już późno, także nie będziemy dogrywać. Widzimy się jutro w garażu. A tutaj jeszcze raz dzięki za paczuszki. Trzymajcie się. Dobra, jesteśmy w garażu. Tutaj wam pokażę teraz trzecią paczkę, jaką otrzymaliśmy. O, są tutaj wieszaczki do Perkinsa. Na pewno ci, co śledzą kanały na YouTubach, to wiedzą, gdzie one były wcześniej zamontowane. To są od AgroDave'a. Od Dawida z kanału AgroDave 93. Od jego Perkinsa. Od Lucyfera dokładnie. Także za chwilę wpadną one tutaj na nasz traktor. Za chwilę je tutaj założymy. Troszeczkę światła nadamy, żeby było coś widać. U nas już troszkę jest wyrobione. Ale to też praktycznie od nowości tu wszystko. Ta jest w lepszym stanie, ale założymy na razie obydwie. Obydwa te wieszaki od niego, ponieważ są czerwone. My mamy tutaj czarne, nie będziemy teraz kombinować z kolorem, malować, ale jak już będziemy wracać do szarego korpusu, wtedy to też wszystko na szaro i założymy sobie dwie korbki, bo nasza korbka akurat jest dobra. Nie ma tu żadnych problemów. Tam wtedy jedna korbka będzie nasza, jedna od Dawida. Dobra, za chwilę będzie tutaj zmiana. Dobra, zaczynamy. Nie wiem, czy coś będzie widać, czy nie. Zaczynamy. Dobra, Miki, chodź tutaj. Przyjdź bliżej. Ja wyciągnę. Smożonki zostają póki co stare. Ty teraz tu wyciągaj ładnie ten smożyń. Gdzie tutaj? No. Wyjdzie? Dobra. To teraz zobaczymy. I teraz musisz mi to ładnie włożyć. Tylko nie podrzyj kurtki. Chodzi czy nie wchodzi? Bo nie wchodzi. No, pychaj go tam mocno. O. I jeszcze raz. Troszkę jest to inne, widzę. Będzie problem zabezpieczyć. Dobra, tu zostawiamy. Na razie tu wyciąga. Tu będziemy wyciągać, szefie. A, wyszedł. Teraz tamtego wyciągaj. Dobra. Przyniosę. Drugie. Założyłem to drugie. A ta lampa tu już nic nie świeci. Dobra, zakładaj to stworzeń. Przejdzie w ogóle.
Wchodzi? Chodź, jest. Jest, tu jest ok. To stworzenie jest już delikatnie też wyrobione, ale póki co ten zostaje. Będziemy cudować. Tutaj podepniemy. Dobra, ma przerwa. Przerwę zrób. Dobra, zawleczkę mamy. Na dole mamy. Do góry. Do góry też. Też mamy. Nie wypadnie. Tylko co, tam inny stworzeń. Ale tu na dół sobie podłączę. Tu na dół otworki są niewyrobione w ogóle w cięgnach. Dobra, tu mamy cyk. I cyk. Dobra, zabezpieczone. Korbka ładnie chodzi, pracuje. Ułożymy to, zobaczymy jak to będzie wyglądać teraz. Do góry jakiś stworzeń jeszcze muszę skołować. Korbkę moją tutaj wezmę. No ładnie to wygląda teraz. Elegancko. No i dobra. Zamieniliśmy jeszcze te stworznie. Tutaj mamy teraz tego, który był z tej strony. Tutaj, no wiadomo, delikatne luzy tutaj już są w całym tym układzie zawieszenia, bo i tu właśnie w tym ruchomym elemencie, jak i tam na frezie. I tu tak samo. O, w tym jest największy luz. Stworzenie już jest ok, a tam dolne stworzenie również są dobre. Ale mi to pasuje. Nie musi być tutaj super sztywno porobione. Tak jest ok. Dużo ten ciągnik nie pracuje. Tyle co z sadzarką. Kosiarką trochę skosić tą łąkę. Z tym opryskiwaczem to ile tam robi. Tyle co nic. Także jeszcze raz tutaj dziękuję. To szybką wysyłkę. Pozdrawiam. A tutaj jeszcze przyjdę do moich. Pokażę. Już trochę zużyte. W ogóle tutaj bez korbki. O, otwór widzicie. Nie jest idealny. I tu tak samo. Już było wytłuczone. Dlatego też dosyć duży luz tam był. O, korbka na dole jest wybite dość sporo, a tutaj jest odlew, to żeliwne, no to już w tym jest ładnie, tym się trzymie. Także tą korbkę założymy, albo i nie założymy, zobaczymy. Ale jeśli będziemy zakładać, trzeba tutaj będzie zregenerować te otwory. Przełożylibyśmy z tego, ale nie wiem, czy to tak da radę. Tą rurę, znaczy tam od Dawida, co jest ta rura. Zobaczymy. Także Perkins dostał nowe wieszaki. Nowe w cudzysłowie. W dużo lepszym stanie, można powiedzieć. Teraz raczej się tak szybko nie wytłuką. Także na dziś to tyle. Jak będę tutaj coś jeszcze działał przy lokomotywie, prawdopodobnie jutro, to dogram. Także póki co znikam. No i widzimy się ponownie. Tym razem przy lokomotywie z trąbką.
dylemat, gdzie to zamontować. Najprawdopodobniej tutaj. No tutaj nigdzie nie ma możliwości. Na dachu też, tak jak wspomniałem wcześniej, nie chcę tego zakładać. No i chyba właśnie tu na boku wpadnie. Aczkolwiek jeszcze możecie w komentarzach się wypowiedzieć, gdzie by to pasowało. Bo chyba nigdzie indziej miejsca tutaj nie będzie porządnego takiego. No tutaj trochę brakuje. Pasowałby prawie na ten rozstaw. By dłuższe śruby zastosował i by trzymało, ale też chyba lepiej do tej blachy bezpośrednio niż do samego mocowania, bo to jednak musi być dokręcone, a tutaj jakby docisnął, to mogłoby popękać to mocowanie trąbki. Dlatego też chyba tutaj wpadnie to ta trąbka. Ewentualnie z drugiej strony. Tak, żeby nie zawadzała. Tutaj może też przeszkadzać, bo tutaj się wchodzi na ten podest. Może przeszkadzać. No nic, dobra. Zastanowimy się jeszcze, popatrzymy. Także co? W dzisiejszym odcinku to będzie tyle. Mam nadzieję, że już w następnym lokomotywa będzie właśnie trąbić tą trąbką. I to by było na tyle. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.